Mam ogromny zaszczyt przywitać Państwa i podziękować za Państwa obecność. Spotkania Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych z żołnierzami Wojska Polskiego stały się tradycją. Niestety to już trzecie święta, przed którymi nie możemy spotkać się osobiście. Nasze dzisiejsze łączenie bynajmniej nie jest znakiem czasu, ani pokazem wykorzystania możliwości technicznych. Jest niestety wynikiem trwającej od ponad roku pandemii koronawirusa. Mimo trudnych warunków, w jakich przyszło nam funkcjonować, cieszymy się z Państwa obecności. Serdecznie witam Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Pana Andrzeja Dudę, wraz z małżonką, Panią Agatą Kornhauser-Dudą. Witam Ministra Obrony Narodowej, Pana Mariusza Błaszczaka. Witam Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pana Ministra Pawła Solocha. Witam przedstawicieli duchowieństwa, Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Ekscelencji Księdza Biskupa Józefa Gustka, prawosławnego ordynariusza wojskowego, Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Jerzego Pańkowskiego oraz Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, Ekscelencję Księdza Biskupa Marcina Makulę. Witam wszystkich dowódców, szefów i komendantów jednostek reprezentujących wszystkie rodzaje sił zbrojnych, inspektoraty, uczelnie wojskowe oraz polskie kontyngenty wojskowe wraz z podległą kadrą. Uprzejmie proszę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Pana Andrzeja Dudę oraz małżonkę Pana Prezydenta, Panią Agatę Kornhauser-Dudę o zabranie głosu. Wielce Szanowny Panie Ministrze Obrony Narodowej, Czcigodni Ekscelencje Księża Kapelani, Księża Arcybiskupie, Księża Biskupi, wielce Szanowni Panowie Generałowie, Szanowne Panie i Panowie Oficerowie, Żołnierze, Cywilni, Pracownicy Wojska, wszyscy wielce Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele. Bardzo cieszę się, że w ten rzeczywiście szczególny sposób po raz kolejny spotykamy się po to, by złożyć sobie świąteczne życzenia. Szczególny dlatego, że wyłącznie za pośrednictwem internetu oczywiście ktoś może powiedzieć, pięknie udoskonaliliśmy wszelkie tego typu połączenia, to prawda, ale zapewniam wszystkich Państwa, że wolałbym spotkać się z Państwem bezpośrednio, wolałbym móc złożyć te życzenia bezpośrednio naszym żołnierzom, pracownikom wojska i rodzinom tych, którzy są związani z polskim wojskiem, tak jak to wcześniej bywało co roku, składając te życzenia dosłownie na Państwa ręce. Wolałbym złożyć te życzenia, lecąc do polskich żołnierzy w którymś z kontyngentów, tak jak planowałem polecieć do naszego kontyngentu wojskowego w Bośni. W tym roku niestety wszystko to okazało się niemożliwe z uwagi na pandemię koronawirusa. Ale na szczęście nie przeszkadza to temu, by mimo wszystko w czasie rzeczywistym móc się z Państwem spotkać, ze wszystkimi jednocześnie i skorzystać z okazji, byśmy razem z żoną, razem z Agatą mogli Państwu te najserdeczniejsze życzenia złożyć. Ale przede wszystkim chciałem podziękować. Chciałem podziękować za tę wytężoną służbę piękną, niezależną od wszystkich okoliczności. Tą służbę codzienną, wojskową, realizowaną przez Państwa niezmiennie, z oddaniem. Ale wśród tych chciałem w szczególny sposób podziękować wszystkim, którzy walczą z koronawirusem. Wielu spośród Państwa w tej walce w mniejszym lub większym stopniu bierze udział. W największym oczywiście biorą w niej udział ci, którzy należą do Wojskowej Służby Medycznej, lekarze, ratownicy, wszyscy ci, którzy na co dzień zmagają się z pandemią koronawirusa, choćby w ramach Wojskowego Instytutu Medycznego. Ale chciałem podziękować także wszystkim żołnierzom, którzy w różnych formacjach wspierają walkę z koronawirusem. Dziękuję Państwu z całego serca. Dziękuję żołnierzom wojsk operacyjnych. Dziękuję żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję wszystkim, którzy w tą walkę się angażują, w
tych, którzy na co dzień pomagają, nie tylko poprzez niesienie pomocy medycznej, nie tylko poprzez obsługę naszych rodaków i gości przy punktach medycznych. Dziękuję także wszystkim tym, którzy w tym okresie pandemii koronawirusa dbali o innych, wspierali seniorów, wspierali weteranów, wspierali tych, którzy niejednokrotnie są bohaterami walki o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę, naszych wspaniałych kombatantów. Dziękuję Państwu za tą dbałość z całego serca. Dziękuję, tak jak powiedziałem, za służbę dla ojczyzny, nieprzerwaną, zawsze w gotowości, zawsze na stanowisku. Dziękuję wszystkim żołnierzom, tym, którzy służą w kraju. Dziękuję wszystkim tym, którzy służą także i poza granicami w ramach naszych kontyngentów wojskowych. Śmiało mogę mówić, właściwie na całym świecie. Dziękuję Państwu ogromnie za Państwa trud i życzę spokojnych, przede wszystkim zdrowych, dobrych świąt Wielkiej Nocy dla Państwa, dla najbliższych, dla rodzin. Też proszę najbliższym przekazać ode mnie bardzo, bardzo, bardzo głębokie wyrazy szacunku i ogromnie serdeczne pozdrowienia wraz z życzeniami wielkanocnymi. Życzę Państwu, żeby te święta, święta szczególne, święta Wielkiej Nocy związane ze zmartwychwstaniem Pańskim, a więc odrodzeniem, były tym odrodzeniem rzeczywistości, odrodzeniem duchowym, ale także w jakimś sensie odrodzeniem fizycznym dla naszej ojczyzny, dla nas wszystkich, dla całego świata, żeby te święta były taką cenzurą widomego zwycięstwa nad pandemią koronawirusa, to znaczy momentem, od którego ta pandemia będzie się w sposób widoczny już zmniejszała, przede wszystkim u nas, ale także i w każdym innym miejscu. Życzę tego Państwu, życzę tego sobie, życzę tego nam wszystkim. Dobrych, spokojnych świąt. Szanowni Państwo, drogie Panie i drodzy Panowie żołnierze, ja oczywiście dołączam do życzeń złożonych przez męża, a ze swej strony chciałabym życzyć Państwu przede wszystkim spokojnych i radosnych świąt wielkanocnych. Bardzo chciałabym, aby przynajmniej dla części z Państwa był to czas odpoczynku i wytchnienia od codziennych, niełatwych i bardzo wymagających obowiązków. Jak mąż wspomniał, święta Zmartwychwstania Pańskiego to przede wszystkim symbol zwycięstwa życia nad śmiercią. I bardzo chciałabym, aby dla Państwa te święta były także przepełnione nadzieją na to, że wspólnie, wspólnymi siłami uda nam się pokonać pandemię koronawirusa i już następne święta będziemy mogli spędzić wspólnie i osobiście złożyć sobie życzenia. I również bardzo serdecznie dziękuję i wyrażam głęboki szacunek, podziw i uznanie dla Państwa zaangażowania i poświęcenia na każdym kroku i w każdym miejscu, gdzie żołnierze walczą z pandemią koronawirusa. Bardzo, bardzo serdecznie za tę wspaniałą postawę dziękujemy i życzymy jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego dla Państwa, Państwa najbliższych. Niech ta rodzinna atmosfera, ta obecność najbliższych, a także nasze piękne polskie zwyczaje będą stanowiły też to, że ten czas będzie taki wyjątkowy dla Państwa i dla Państwa rodzin. Wesołego Alleluja. Jak to mówią u nas na południu, niech Wam się darzy. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Pani Prezydentowi.